Witajcie, moi drodzy. Pora, żeby ktoś w końcu powiedział to na głos. Żarty się skończyły. Temat migrantów już tak na dobrą sprawę jest grzany od dłuższego czasu, więc wypadałoby zrobić jakiś w miarę rozległy materiał, wliczając w to pewne konsekwencje. Szkopu jest taki, że ja nie lubię ani wymyślać koła na nowo, ani tak na dobrą sprawę powtarzać się w tym, gdzie ktoś już pewne rzeczy powiedział. Więc w tym miejscu ja was po prostu odeślę do filmu Pawła z kanału Druga Strona Medalu dotyczący właśnie migrantów. Tam jest wiele kwestii, które sam chciałem poruszyć, więc nie zamierzam się powtarzać. Aczkolwiek, ja tego filmu nie nagrywam, żeby rzucić wam po prostu polecajkę i wiadomo, zostawcie Paukersona dla zasięgu, widzimy się za 2 lata, elo, nie? Jest tutaj pewna rzecz, z którą ja się na tyle nie zgadzam, że mam po prostu pewne inne spostrzeżenia. Być może troszkę szersza perspektywa, być może po prostu inaczej to postrzegam, ale postanowiłem mniej więcej wyjaśnić, dlaczego tu może być odrobinkę błędna retoryka. Tylko zanim tutaj przejdziemy do sedna, ja postanowiłem Pawła poinformować, że mam chęć czegoś takiego zrobić, a ten powiedział, no w sumie spoko, chętnie to wysłucham. Po tym musiałem poczekać na dostawę pewnego sprzętu, żeby móc to wszystko sobie podłączyć. No, że obydwa warunki, czyli to, że tutaj jest ta wyrażona chęć oraz ten sprzęt zostały spełnione, no to zaczynajmy. Generalnie ja nie zamierzam streszczać całego tego filmu. Po prostu zostawię wam link w opisie. Zanim obejrzycie resztę mojego materiału, po prostu wejdźcie tam, obejrzyjcie sobie, żebyście mieli pełen kontekst. Nie będę tego rozwijał, bo wtedy materiał trwałby co najmniej godzinę. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast to, z czym muszę się niestety nie zgodzić, to jest retoryka, jakoby te przepisy prawa, te takie profeministyczne, jak tylko tak oznacza zgodę, mieszkanie za pomówienie, ustawa o sygnalistach i tak dalej, ma charakter prewencyjny i w związku z napływem migrantów ma on zapobiec większej krzywdzie kobietom. Ja osobiście uważam to za bzdurę. Dlaczego? Przede wszystkim warto zaznaczyć to, że te grupy osób będą miały w głębokim poważaniu, czy takie prawo istnieje, czy nie. Oni będą dalej robić to, co im się żywnie podoba, ponieważ primo, nie jest to zgodne z kodeksem moralnym, czy prawem, które w ich mniemaniu oni muszą przestrzegać, jak chociażby prawo szariatu, a sekundo, lewicowe rządy będą przymykać oko na tego typu odpały. Mieliśmy doskonały przykład chociażby z Ukraińcami, tak? Co jakieś poważniejsze rzeczy zaczęto tuszować i wmawiać farmazony, że to niby Polacy, że to po prostu obcokrajowiec, a nie Ukrainiec, gdzie w międzyczasie gro świadków mówiło wprost, że sprawca mówił po ukraińsku. Więc jak, przypadek? No raczej wątpię. No i pewnie sobie pomyślicie, no tworzą ustawy, ale jednocześnie będą przymykać oko, no to wydaje się troszeczkę nieprawdopodobne, prawda? Otóż, co jeżeli wam powiem, że takie coś już ma być? Posłuchajcie sobie chociażby przewodniczącego, prezesa partii Razem, Adriana Zandberga, jak on chociażby reaguje. Do Polski nagle napływają ludzie obcego pochodzenia, obcy kulturowo i zagrażają bezpieczeństwu polskich dzieci. No. Grupa imigrantów siedzi na przystanku, okupuje ten przystanek, siedzą na tych przystankach i stanowią zagrożenie. Pomijam kwestię, że są troszkę tam wyciągnięte z kontekstu, bo rozchodzi się o to, że to są nielegalni migranci, którzy nie są zweryfikowani, są obcy kulturowo, bo są obcy kulturowo, nie będą prawdopodobnie przestrzegać naszego prawa i mamy przykład po całej Europie Zachodniej, że tam, gdzie się pojawiali nielegalni migranci, tam był nagły wzrost przestępczości, tak? Więc patrząc na to wszystko i fakt, że osoby, to chyba była w gminie Białowieża, to jest gmina na 1800 osób, tam każdy każdego zna, pojawiają się nieznane im osoby, gdzie nie widać, żeby to było albo policja, albo straż graniczna, albo coś tego typu,
to czują się nagle zagrożeni, bo nie wiedzą, kto to jest, jakie ma zamiary. I chodzi o to, że to są po prostu nielegalni migranci. A co powiedział Zandberg? To, że ktoś ma inny kolor skóry, to nie znaczy, że jest automatycznie przestępcą, no, którego należy się bać. Pokazywanie fotografii, na których są ludzie o innym kolorze skóry i mówienie, że sam fakt, że ludzie o innym kolorze skóry są w Polsce, jest problemem, to jest, pani posłanko, nic innego, tylko nazwijmy to otwarcie, rasizm. I wiecie, co tutaj wyszło, wiecie, co jest tutaj ironiczne? Że to z Zandberga wyszedł rasizm. Pani Zajączkowskiej. Wiecie dlaczego? On zwrócił uwagę na kolor skóry. Jemu w głowie pojawiła się retoryka, że to może być potencjalny przestępca. Tylko, że próbuje robić projekcję własnego rasizmu na kimś, bo nie współgra to z jego retoryką. Tylko teraz ogarnijcie sobie jeden taki prosty temat. Zwracasz uwagę, że mamy nielegalnych migrantów, że mogą coś odwalać, to zaczyna się granie kartą rasizmu. I z tego też powodu może pojawić się coś takiego, że w momencie, kiedy jakaś młoda dziewczyna zostanie ubogacona kulturowo przez takiego migranta, to te będą bały się w ogóle zgłosić to na policję, albo będą okłamywać policję odnośnie narodowości sprawcy, tylko po to, żeby nie być posądzonym o rasizm przez chociażby takiego kretyna jak Zandberg. I myślicie, że to jest jakakolwiek abstrakcja? No to wyobraźcie sobie, że w takich Niemczech, pod których dyktat działa nasz obecny uśmiechnięty rząd, coś takiego się właśnie wydarzyło. Lewicowa niemiecka polityczka, więc w ogóle mówimy o polityczce. Wyobrażacie sobie, że na przykład taka Justyna Klimasara będzie okłamywać policję, bo się będzie bała łatki rasizmu? Była zgwałcona przez migranta. Przyznaje, że okłamała policję odnośnie narodowości sprawcy, bo bała się posądzenia o rasizm. Czy ja muszę tutaj coś więcej dodawać? Albo inna kwestia. Wyobraźcie sobie, że dzieją się bardziej drastyczne rzeczy. No, chociażby w Poznaniu był już nagrany gościu z maczetą. I pomyślcie sobie, że na przykład za pomocą tej maczety zrobi komuś taki bardzo realistyczny cosplay jeźdźca bez głowy. A media otrzymają kategoryczny zakaz informowania o tym. Pewnie pomyślicie sobie, no sorry gościu, już z czymś takim to poleciałeś grubo. To zobaczcie to. W Hamburgu migrant obciął głowę rocznej dziewczynce i śmiertelnie dźgnął nożem jej matkę. Media otrzymały zakaz informowania o tym. Niemieckie media. To pochodzi z niszowego prawicowego portalu. I tak na dobrą sprawę to jest chyba jeden z dwóch portali, który w ogóle poruszył tę sprawę, jeżeli chodzi o cały polski internet. Reszta była cichosza. Tak? Albo pójdźmy sobie jeszcze dalej. Straszy się teraz kobitki, że policja ma was w dupie, że nie ma sensu tego zgłaszać, bo nic wam to nie da i tak dalej, i tak dalej. A wiecie, jak zrobili w Niemczech po tym, jak właśnie jedna z dziewczyn została zgwałcona podczas biegania? Rzecznik, czy tam rzeczniczka policji, w każdym razie ktoś z rzecznictwa, gdy był poproszony o komentarz, to powiedział: biegajcie sobie w parach. Rozumiecie? Nie to, że zbadają sprawę, zrobią masową obławę, czyli coś, co powiedzmy każda normalna taka służba porządkowa by normalnie zrobiła. Nie, powiedzieli: biegajcie sobie w parach. I tutaj jest coś, co prawdopodobnie my będziemy mieli tutaj, jeżeli będzie taki ogromny zalew migrantów. Więc pozostaje pytanie, w jakim celu są tworzone te profeministyczne ustawy? Jeżeli będą te rządy przymykać oko na to, co migranci odwalają. Ano ma to inne zastosowanie, a mianowicie osłabienie mężczyzn, osłabienie społeczeństwa i rozbicie tego społeczeństwa, żeby sobie nie radziło z jakimiś wewnętrznymi bądź zewnętrznymi zagrożeniami. A dodatkowo słabym, rozbitym społeczeństwem bardzo łatwo się steruje i rządzi. To jest tak na dobrą sprawę łagodne kroki do wprowadzenia legalnego niewolnictwa.
Lecz w kontekście migrantów może mieć to zupełnie inne zastosowanie. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że mamy ten zalew, powtórzy nam się sytuacja z Niemczech, czyli nagły wzrost przestępczości. My z racji tego, że jesteśmy słabi i rozbici, nie poradzimy sobie z tym. Policja też nie będzie sobie radziła, bo nie będzie odpowiednio doposażona. Przynajmniej na tłumienie migrantów, ale na tłumienie rolników, bo oczywiście bardzo dobrze wyposażona. No i co w takim razie będzie? Pojawi się realne zagrożenie. Ludzie będą domagać się od rządzących, żeby coś z tym zrobili. No i oni z tym zrobią. A co zrobią? Wypuszczą wojsko na ulicę. Dlatego właśnie już uszykowali projekt ustawy, to jest artykuł z 10 czerwca, która będzie dawała możliwość wyprowadzenia wojska na ulicę bez wprowadzenia stanu wyjątkowego czy wojennego. Wiecie, dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że w przypadku stanu wojennego, jak żołnierze, co niektórzy mogą przegiąć, to przysługuje wam zadośćuczynienie albo odszkodowanie. A w przypadku tej ustawy prawdopodobnie tego nie będzie. Dlatego też między innymi PiS, robiąc specustawę covidową, zrobi dosłownie ten sam manewr. Zrobił, powiedzmy, korzyści urzędnicze, jakie płyną ze wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czy stanu klęski żywiołowej, ogólnie stanu nadzwyczajnego, czyli wyjątkowy, klęski żywiołowej albo wojenny, bez jakichkolwiek konsekwencji dla tej urzędniczej machiny w postaci wypłacenia milionowych, czy wręcz miliardowych odszkodowań. I w tym samym kierunku właśnie idzie Platforma, żeby nie trzeba było tego robić. Tak? Ewentualnie w ramach jakiejś takiej łaski sypną sobie kilka groszy. Tak więc tak. Będziemy mieli napływ migrantów, gdzie oficjalnie nam się mówi, że to jest ściągnięcie rąk do pracy, bo cały ten system, czyli ZUS i NFZ, jest na tyle niewydolny, że potrzebne są ręce do pracy, żeby je utrzymywać. I to jest akurat prawda. Ściągną migrantów, którzy nie za bardzo chcą pracować, co ładnie chociażby przykład Szwecji pokazuje. Na 160 tysięcy migrantów tylko niecałe 500 z nich pracuje. Ściągną zagrożenie. Będzie masowy wzrost przestępczości, z którą policja sobie radzić nie będzie. Być może nawet odwali się jakiś terroryzm. No i będzie trzeba wyprowadzić wojsko na ulicę, bo z powodu poczucia zagrożenia ludzie też będą się tego domagać. A w międzyczasie już mamy gotową ustawę, żeby móc wyprowadzić szybko wojsko bez stanu nadzwyczajnego. Żeby nie trzeba było w razie czego bawić się w jakieś odszkodowania. I na co wam to wygląda? Bo w moim przypadku na sięgnięcie już po taką władzę, takie tłamszenie ludzi, że w praktyce to może być po prostu jakieś domorosłe, legalne niewolnictwo. Dlatego między innymi wspomniałem, że prewencja, jeżeli chodzi o te ustawy, nie ma tutaj racji bytu. Bo ani rząd nie będzie się do tego odnosił, nie będzie się do tego ustosunkowywał, ani migranci. Nikt nie będzie tego przestrzegał. Więc to ma uderzyć w osoby, które przejmą się tymi przepisami, które będą je przestrzegać, czyli właśnie europejscy mężczyźni. Oni, przyjmując taką taktykę wycofania się, oni w pewnym sensie się kastrują. I przez to stają się coraz słabsi. Tak więc, słabe, rozbite społeczeństwo, ogromne zagrożenie i pojawia się ubrany cały na biało rząd, który powie: dobra, rozwiążemy wasze rozwiązanie, wyprowadzamy wojsko. Ale wojsko już niestety się nie cofnie. I to już może być ten ostateczny efekt, że będziemy mieli taki typowy reżim w Polsce. A z racji tego, że u nas ludzie są bardzo mocno podatni na manipulacje, bo chociażby przez 35 lat nabierają się na popis, to moim osobistym zdaniem będzie o to naprawdę bardzo łatwo. Więc słowem końca, dbajcie o siebie,
dbajcie o prewencję, czyli jakiekolwiek narzędzia do samoobrony, czy to gaz pieprzowy, czy taser, czy cokolwiek innego, co pozwoli Wam jakkolwiek chociaż na chwilę zneutralizować potencjalnego napastnika. Tu naprawdę żarty się kończą. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie proszę znać w komentarzach, a tymczasem trzymajcie się cieplutko, miłego wieczoru i bez odbioru.